Mit to Balu. Słowo Bal znaczy po prostu pan lub władca. Była to zwyczajowa nazwa bóstwa u zachodnich Semitów. Istnieje wiele postaci tego boga atmosfery, zazwyczaj nazywany zgodnie z nazwą góry, będącej jego siedzibą. Bal, który pojawia się w tekstach ugaryckich, to Bal Safon, utożsamiany ze starożytnym syryjskim bóstwem Hadadem. Zwany jest też jeźdźcem chmur. Objawia się burzami z piorunami i błyskawicami, zwiastującymi porę jesienną. W mitach walczy on przeciw nieposłusznym morskim wodom, uosobionym jako bóg Jam, morze. Dobrobyt Ugarit zależał bowiem przede wszystkim od ruchu w portach, walty czy też przeciw skwarnemu połowi lata. Bal cyklicznie przegrywa ze swymi wrogami, by znów później ich zwyciężać, na przemian oddając i odzyskując władzę. Jako reprezentant płodności cyklicznej odnowy kojarzony jest z bykiem, starożytnym symbolem witalności i seksualnego wigoru. Boginia nad kąpie się i namaszcza wonnościami. Schodzi na brzeg morza, by tutaj spowodować między ludźmi konflikt i krwawą rzeź. Obwieszczona świętymi głowami i kończynami ofiar, pragnie jeszcze więcej przemocy. Zamienia swe domowe sprzęty w walczące armie, dopóty nie brodzi po kolana we krwi. Wtedy wraca do poprzedniego stanu i obmywa się rosą i deszczem. W międzyczasie Bal wysyła z góry Safon swego posłańca, zapraszając ją do swojej siedziby. Skarży się, że jako jedyny z bogów nie ma domu ani dworu. Anat obiecuje za nim się wstawić. Udaje się z wizytą do swego ojca Ela, który wydaje się kłamać. Pada propozycja, aby posłać po zmyślnego rzemieślnika Kothar Hasis, zręczny i przebiegły, który opuszcza Egipt, by przyjąć zamówienie. Za sprawą spisku przeciw Balowi namawiono Ela, aby oddał pałac Jamowi. Bal ma przeczucie, że wkrótce będzie uwięziony w strumieniu pomiędzy kamieniami. Jam posyła wiadomość do Ela, aby dostarczyć mu Bala. I choć Bal się broni, zostaje pokonany. Jam próbuje uczynić dla siebie siedzibę w nieukończonym pałacu zbudowanym pierwotnie dla Bala. Jednak domostwo jest za małe i Kothar Hasis otrzymuje zamówienie na budowę innego, większego pałacu dla Jama. Bóg budowniczy stara się odnaleźć Bala, który kuli się pod tronem księcia Jama. I mówi mu, że nadszedł właśnie czas, by stawić czoło Jamowi i odebrać mu królestwo. Wręcza mu dwa rodzaje magicznej broni, za pomocą której Bal zwycięża Jama i wtrąca go do więzienia. Bal wraz z Anat wybierają się z wizytą do Ashirat, pani morza, żony Ela. Chcą, aby pokonała Ela, by zezwolił na kontynuowanie budowy pałacu dla Bala. Asztarte, zachęcona drogocennymi darami, zgadza się na wstawiennictwo u Ela. Ten, przyjemnie zaskoczony tą wizytą, zgadza się w końcu na budowę pałacu. Wzywany jest Kothar Hasis. Bal mówi mu, by nie umieszczał w budowli żadnych okien. Po ukończeniu prac El przygotowuje bankiet, by uczcić dzieło. Bal powraca po splądrowaniu 90 miast i przypomina o swojej dawnej decyzji, by nie umieszczać w budowli okien. Podnosi głos, że aż ziemia drży i wstępuje na tron w swym pałacu. Ale nawet na wyżynach swej mocy i władzy wie, że przeznaczeniem jego jest stąpić w gardziel Mota, czyli umrzeć. Widzi burze piaskowe posłańców Mota i śle mu zaproszenie, by przybył do jego pałacu. Mot odmawia i grozi, że połknie Bala w dwóch łykach. Bal musi usłuchać jego wezwań, by wstąpić do świata podziemnego i otrzymuje instrukcję, jak się tam dostać. Po drodze widzi ołówkę i kopuluje z nią, w wyniku czego rodzi się wół zwany bliźniakiem. Do pałacu Ela przybywają posłańcy, obwieszczają śmierć Bala. Opłakują go i Anat udaje się na poszukiwanie jego ciała, by pochować go z wszelkimi honorami na górze Safon.
El wzywa Asztara, jednego z synów Asztertę, która chętnie pomaga swemu potomkowi, aby wstąpił na tron. Bala. Asztar okazuje się zbyt mały, by zająć potężne siedzisko Bala. Anat postanawia teraz udać się do świata podziemnego, by szukać Bala. Kiedy Mot przyznaje, że w istocie pożar młodego boga, opanowuje go furia. Porywa ona Mota, rozdziera go, przesiewa go przez sito, pali, rozciera i mienia. W tym czasie El proszony jest, by dokonał wróżby ze snu, która wykaże, czy Bal jest jeszcze wśród żywych. Gdyby przyśniło mu się, że z nieba spada deszcz oleju, a doliny spływają miodem, oznacza to, będzie, że Bal nie jest jeszcze martwy. El śni taki właśnie sen i śle Anat w towarzystwie Boga Słońca Szapasz na poszukiwanie Bala. El opisuje spalone słońcem pola, które oczekują wybrakowania i nawilżenia przez Bala. Szapasz poucza Anat, by nalała wina musującego do skórzanych bukłaków i przyniosła wieńce. Bal prawdopodobnie powraca, gdyż po 7 latach Mot, teraz też przywrócony do życia, śle kolejne wyzwanie. Nakazuje on zabić jednego z braci Bala, aby zadość uczynić złu wyrządzonemu mu przez Anat. Bal udaje, że się zgadza, ale zamierza przechytrzyć Mota. Ofiaruje mu braci Mota. Gdy Mot odkrywa, że zjadł swego krewnego, przybywa do Safonu i napada na Bala. Walczą za żarcie, żaden jednak nie może pokonać drugiego. Szapasz interweniuje i ostrzega Mota, że El odbierze mu jego panowanie nad światem podziemnym, jeśli ten dalej będzie walczył z Balem. Mot wycofuje się. Bogowie zasiadają do uczty, a bogini słońca proszona jest, by objęła rządy nad duchami zmarłych przy asyście Kothar Hasisa.